pan jest sołtysem? Ja jestem sołtysem. Wsi Czerwona Niwa Parcel. Ile ludzi tutaj mieszka? Tutaj jest 58 posesji. Tu kupę powierzchni nam zabiorą. Ja tu się sprowadziłam, żeby mieć ciszę i spokój. I rząd mi chce to zabrać? Nie tak daleko. Piękny nowy dom. Do zburzenia idzie. Każdy ten znaczek to jest czyjaś tragedia. To jest tragedia całej rodziny. Ten wariant, jeden, drugi czy trzeci, żaden z nich jest dla nas nie do przyjęcia. Te emocje wywołały przedstawione niedawno plany budowy zachodniego odcinka tzw. Dużej Obwodnicy Warszawy. Inwestycji, która ma odciążyć stolicę od ruchu tranzytowego. Mieszkańcom miejscowości, przez które ma przebiegać nowa droga, zaprezentowano trzy warianty planowanej trasy. Każdy z nich to potencjalne ludzkie dramaty. Tych, którzy mieszkają i pracują tam od pokoleń i tych, którzy zaczęli niedawno układać sobie nowe życie. Tak jak pani Monika, która kilka lat temu rzuciła pracę w korporacji i przeprowadziła się na wieś, by produkować żywność ekologiczną. Nasza posesja jest dokładnie w tym miejscu. Ta autostrada nie będzie przechodzić przez państwa posesję? Przez naszą posesję nie, jednakże tu są nasze pola, więc nas odcinają praktycznie w 100% od pola, na którym uprawiamy nasze owoce i warzywa. Kiedy się państwo dowiedzieli o tych planach inwestycyjnych? Takich planach inwestycyjnych, tak jak jest tutaj pokazane na tych zdjęciach, dowiedzieliśmy się 10 lutego tego roku. No i się mocno zdziwiliśmy. Włosy nam się zjeżyły, bo to jest moje życie, to jest mój los, to jest moja przyszłość, to są moje dzieci, to jest moja ekologia, do której dążę. Ja chcę robić dobrą żywność. No i przez takie plany ja nie będę miała możliwości. Nigdy nie było takiej mowy, że dokładnie w tym miejscu będzie autostrada. W 1997 roku była informacja o tym, że ma być poprawiana 50, czyli dawna Mszczonowska. Ku zaskoczeniu wielu ludzi koncepcję z lat 90. porzucono. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Krajowej 50 nie da się zrobić autostrady. Dlatego zaprojektowano nową trasę, co oznacza, że z mapy znikną kolejne miejscowości, a kolejni ludzie stracą swoje domostwa i źródła dochodu. Tak jak rodzina Gowinów z Dwóżna, która kilkanaście lat temu założyła tu winnicę. No tutaj jedziemy w stronę najstarszej winnicy. To jest parcela posadzona już 11 lat temu, w 2012 roku. Od tego się zaczęło. Winnica zajmuje 9 hektarów, całe gospodarstwo ma aż 50 hektarów. Możemy gdzieś tutaj się zatrzymać? Jasne. O tyle jest prościej. Autostrada ma przebiegać centralnie przez sam środek naszej przetwórni, przez naszą młodą parcelę i prosto przez najstarszą parcelę winorośli, która tu rośnie od 10 lat, więc dokładnie przez sam środek gospodarstwa. Czy chcemy powiedzieć, że to wszystko może zniknąć, jeżeli zostaną zatwierdzone plany budowy tej drogi? Musiałoby. Nie ma niestety innej opcji, nie da się tego przenieść. Winorośli jest rośliną, która wymaga bardzo specjalistycznej opieki i uprawy. To nie jest burak czy jakiś inny warzywo czy owoc, który po prostu wyrasta z roku na rok i zbieramy i sprzedajemy. I na przykład kilkaset metrów dalej nasza winnica by już nie wyrosła. Kiedy państwo się dowiedzieli o tym, że są takie plany? Parę tygodni temu. I nie wiemy, co będzie dalej. Jest, właśnie to jest najgorsze, że my kompletnie nie wiemy, czy my mamy już myśleć o przebranżowieniu, czy my mamy tutaj jakoś protestować, czy mamy czekać po prostu. Że miało dojść do spotkań tutaj z okolicznymi mieszkańcami w sprawie właśnie tej autostrady, omówienia tych wariantów. Natomiast one zostały odwołane, ponieważ zarząd ten autostradowy się spotkał z bardzo dużym oporem chyba w Wiskitkach, gdzie normalnie chcieli ich tam pobić.